Auto wcześniej serwisowane było Vaso, klasyczny olej, Volkswagen Long Life 0W20, wymiany średnio co 25 tysięcy km, czyli wszystko zgodnie z książką. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Na stole w laboratorium R2D wylądowała właśnie kolejna przesyłka, a wraz z nią nowa historia, trochę nietypowe nawyki eksploatacyjne i bardzo konkretne pytania, które nurtują właściciela samochodu, od którego ta paczka pochodzi. To historia, która zaczęła się kilka miesięcy temu od maila od Mariusza. Zdradzę Wam, że to jeden z tych widzów, którzy nie tylko lubią oglądać, ale sami chcą trochę pobawić się w eksperymenty i dociekania. Mariusz kupił Volkswagena Passata z 2021 roku z popularnym silnikiem 2.0 TDI 150 koni w momencie, kiedy miał na liczniku niespełna 82 tysiące km. Auto wcześniej serwisowane było Vaso, klasyczny olej, Volkswagen Long Life 0W20, wymiany średnio co 25 tysięcy km, czyli wszystko zgodnie z książką. Ale właśnie to zrodziło w głowie Mariusza pytanie, czy takie długie interwały serwisowe faktycznie są zdrowe dla silnika i czy skrócenie ich do 5000 może realnie zmienić stan oleju i to, jak silnik wygląda w środku. Dlatego powstał dość ambitny plan, przez niemal rok będziemy badać jego Passata. Próbki oleju były i będą pobierane w 4 punktach. Próbka oleju przepracowanego, olej został zlany przy przebiegu 88200 km. Mariusz nie ma czystego oleju jako referencji dla tego oleju, dlatego tutaj jest pewnego rodzaju ograniczenie eksperymentu. Próbka numer 2 to czysty olej, który został użyty przy ostatniej wymianie i będzie użyty przy kolejnej przy przebiegu 92 tysiące km, wymieszane dwa pojemniki, więc będzie to ten sam olej. W planach jest pobór dwóch kolejnych próbek oleju przepracowanego i to wszystko, żeby sprawdzić, czy takie interwały 5000 km mają faktycznie sens, czy to raczej mit internetowych forów, który już dawno nie ma zastosowania w nowoczesnych dieslach. W tym eksperymencie kluczowe jest też to, jak Mariusz eksploatuje samochód. Większość to krótkie odcinki, kilka kilometrów do pracy, na zakupy, czasami jeden dłuższy wyjazd na autostradzie w stylu 900 km w jeden dzień. Dwa razy dodał też do paliwa dodatek Liqui Moly zgodnie z zaleceniami producenta. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. W tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 40,1 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,1 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 180.
Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, obserwujemy różnicę od deklaracji na poziomie 4-5%. Co ciekawe, ten wynik idealnie wpisuje się w te wartości, które otrzymano w poprzednich odcinkach z udziałem takiego oleju. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 36,6 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,7 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 189, a to oznacza, że w wyniku eksploatacji lepkość oleju zmniejszyła się około 9% w niższej temperaturze oraz około 4% w wyższej temperaturze. Zmiany znajdują się w przedziale akceptowalnym. W stosunku do innych odcinków z tym olejem obserwujemy dużą zgodność wyników. W zasadzie na 6 eksperymentów wszystkie 6 są na zielono, przy czym należy podkreślić, że przebiegi tych próbek były dość mocno zróżnicowane, plus wszystkie pozostałe przypadki były realizowane w oparciu o samochody z silnikami benzynowymi. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plama pierwsza ma nieregularny, ciemniejszy zarys pierwszego okręgu, co wskazuje na lokalne nagromadzenia drobnych zanieczyszczeń, sadzy lub produktów spalania. Strefa dyfuzyjna jest szeroka, bez wyraźnych granic przejściowych, co sugeruje dobrą dyspersję tych zanieczyszczeń w oleju, ale jednocześnie pokazuje, że układ rozprowadził sporą ilość osadów. Zewnętrzny obrys jest lekko poszarpany, co w dieslach często obserwujemy. Druga plama wygląda bardzo przyzwoicie, jest równomierna, bez wyraźnych ciemnych obwódek czy przepaleń, a odcień, choć szary, nie jest przesadnie ciemny, co świadczy o umiarkowanym poziomie sadzy. Brak ostrych granic i smug w strefie rozpraszania sugeruje, że pakiet dyspersyjny nadal skutecznie utrzymuje zanieczyszczenia w zawiesinie, bez tendencji do aglomeracji. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski. Zaskakująco dużo sadzy w analizie FTIR. To trochę kłóci się z testem bibułowym, który pokazał, że olej wizualnie nie był mocno zabrudzony. Można to wytłumaczyć tym, że sadza lub bardziej precyzyjnie produkty częściowego spalania mogła być drobniej rozproszona, niewidoczna jako ciemny, gęsty ślad na bibule, ale jednak obecna w postaci cząstek FTIR aktywnych. I druga sprawa do podkreślenia, w zakresie około 1747 pojawił się dość mocny sygnał, który w olejach silnikowych najczęściej interpretuje się jako obecność estrów paliwowych, czyli prawdopodobnie rozcieńczenie paliwem. Patrząc na inne odcinki z tym olejem, tak mocnych sygnałów nie obserwowaliśmy, dlatego ten aspekt trzeba mieć na uwadze i monitorować to miejsce. Być może dodatek do paliwa można powiązać również z tą zmianą w tym miejscu. Reszta parametrów bez większych zastrzeżeń. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 79%, czyli wymiana oleju po 6000 km wydaje się być dobrą decyzją. Gdyby wyeliminować w podczerwieni miejsca na czerwono, to automatycznie wartość tego wskaźnika nam wzrośnie i można myśleć o wydłużeniu interwału wymiany oleju. Czekamy zatem na kolejne próbki i wracam do tego tematu za jakiś czas. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem.
Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!